Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i bardzo miło mi was widzieć w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Nagrałem sobie to w serii, wiecie, bo miałem dzisiaj strasznie duży kac po Heroesowy, bo dawno nie grałem, nie? Więc miałem sporą ochotę sobie trochę popykać. Zatem cóż, przechodząc od słów do czynów, dokładnie to robię. Tak, House Teles jest tu, tu jest Hardgrim, jest broniony, czy tam Hardgrim. Czy gdzieś się znajdowali jeszcze bohatera wrogowi bohaterowie? O tak, może. A niedawno nie używałem w sumie tego czaru, ale tak tylko rzucę okiem. Dobra, wygląda to, że tu jest czysto. O ile pamiętam, to był jeden zieleniak się jeszcze kręcił. Zatem... portnij się Sandflesh? Może odblokuj po prostu tę kopalnię. Nie portuj się nigdzie. Ja wiem, że może troszkę lecę do przodu, ale mam też chyba jeden temat, o którym chciałbym troszeczkę z wami porozmawiać. Więc myślę, że będzie to warte na pewno uwagi. A temat odcinka brzmi, prosiliście mnie o to na grupie, to jest temat z grupy kolegi Ignacego, więc jakby temat jest na życzenie, jeśli mogę tak sobie to ładnie nazwać. Temat, moi drodzy, dotyczy mojej przygody z harcerstwem. Wspominałem o tym, że w harcerstwie byłem, no i widziałem, że część osób o to też dopytywała, co skądinąd nie jest jakoś tam specjalnie dziwne. Jak się zaczęła moja przygoda z harcerstwem? Otóż zaczęła się bardzo, bardzo szybko, bym powiedział. Miałem 6 albo 7 lat, jeśli pamięć nie myli. Może nawet 5. Bo mój starszy brat chodził do harcerstwa. U nas, ja wtedy w Lublinie jeszcze mieszkałem. Hardgrim i stąd idziemy tutaj w prawo dopiero, czy... A może stąd polećmy, przez House Teles. Więc moja przygoda z harcerstwem pojawiła się stosunkowo szybko. Mój brat jest starszy ode mnie 4 lata, więc on miał chyba 9 albo 10, jak był pierwszy raz w harcerstwie. Mieliśmy takiego przyjaciela, który właśnie w harcerstwie był. I on zaprosił tam, on tak zachęcił mojego brata starszego, żeby poszedł też z nim na zbiórkę, którą się nie mylę. Gwoli ścisłości to był ZHR. ZHR-u nie ma aż tak dużo z tego, co się... Chociaż teraz to nie wiem. Kiedyś ZHR-u było mniej. Tyle pamiętam, że tych ZHR-owców zwykle było mniej. Nie wiem, jak już teraz to wygląda, jak wygląda ilościowo, składa się to w całość. W każdym razie kiedyś tych ZHR-owców było na pewno mniej, to wiedziałem o tym. Ja tam byłem na dobrą sprawę, tam nie było takiej sekcji zuchów, bo wtedy się w ogóle wiekowo nawet nie kwalifikowałem na harcerza, więc ja mogłem być brany tylko pod uwagę w kontekście tam bycia zuchem ewentualnie. Okej, dobra, dwa ruchy, które muszę wykonać z tego, co widzę. Gdzieś jeden pojawił? Jeden pojawił się tu, czy tu? A skądinąd? Tu jest jeden gentleman, dobrze. Gentleman numer 2 jest, zakładam, że w podziemiach. Dokładnie. Dobra, Kilgor zatem zacznie od podziemi. Więc ja się nawet nie kwalifikowałem wtedy, nie mogłem się kwalifikować oczywiście do zuchów. Więc ten tam był taki druh strzelecki, się nazywał, bardzo ważna jakby trochę persona tak w moim życiu, bo też niewątpliwie odcisnął takie na mnie, może nie za dużo go znałem, ale jakby i zarówno na mnie, jak i na moich rodzicach odcisnął taki pozytywny rodzaj wrażenia. Bo to facet, który był wtedy był już starym gościem. To był, słuchajcie, musiał być jakiś 97 rok, coś takiego, a on już wtedy był starym facetem. Powiedziałbym, że nawet wtedy pod... Zaryzykowałbym stwierdzenie 60, albo nawet 70. Może 70 to już dużo przesada, ale na pewno był już wtedy bardzo starszym facetem. I druh strzelecki, trzeci łuk chyba złoty. Druh strzelecki, pamiętam, że zgodził się właśnie, żebym ja tak troszeczkę warunkowo był sobie tutaj z harcerzami. Jeździł, ja tam nie mogłem zdobywać odznak. Byłem generalnie takim troszeczkę, jeżeli chodzi o części, że tak powiem, czynności, to byłem powiedzmy takim trochę łakiem. Ale jakby mogłem przynajmniej chodzić tam na zbiórki. Pamiętam, że właśnie załatwił mi, że mogłem mieć ten mundur zucha. Oni mieli taki, miałem troszeczkę jaśniejszy mundur z krótkimi spodenkami. I chyba go nie mogą ubierać... Nie, bo czekaj, to nie był galowy, to był polowy. Tak, ja mogłem mieć tylko polowy mundur zucha, jeżeli się nie mylę. I pamiętam, że właśnie nawet pozwolił mi raz, jeszcze w Lublinie było... O, niebieski pokonany. Nawet w Lublinie była taka sytuacja, że miało miejsce, to się nazywa... To była jakaś... jakby to ładnie nazwać, jakaś uroczystość państwowa, tylko nie pamiętam do końca jaka. Czy to był niepodległości, święto niepodległości? Chyba nie. W każdym razie pamiętam, że tak by utkwiło mi w pamięci, że miało miejsce takie zdarzenie, że mogłem nawet pokazać się w mundurze i wyjść. Mam do dzisiaj zdjęcie, wtedy dostałem jeszcze taki beret. Nie wiem, czy to oni wymyślili w charakterze żartu tu starsi koledzy, czy też nie. Miałem taki beret z taką żółtą, taki żółty beret z takim kikucikiem tutaj na górze. Taki z moherku ładny. Pamiętam, że wszyscy się ze mnie śmiali, a mi się tak ten beret podobał. To było dla mnie niesamowicie ważne rzecz, że ja w końcu miałem, wiecie, jakiś mundur, gdzie mój brat chodził, jego koledzy starsi i tak dalej, ja byłem młodszy, więc to dla mnie było takie wow,
ale jestem w końcu gościem, nie? Mam już po prostu mundur. Oczywiście to był taki, wiecie, mundur bardzo dziecinny. I pamiętam, że parę razy zdarzyło mi się jeszcze być na różnych tak uroczystościach jakichś harcerskich, ale to już nie było aż tak częste. Na pewno istotnym też etapem i etapem, od którego myślę, że będzie trzeba dalej kontynuować moją opowieść, może jeszcze anulujmy, na pewno będzie fakt obozów harcerskich, bo obozy harcerskie jako takie mogłem jeździć i jeździłem dużo, bo na obozy harcerskie generalnie w większości środowisk, nie wiem jak tam jest u was, ale jeżeli się nie mylę, jak ja jeździłem na obozy harcerskie, najczęściej nie było żadnego problemu z czy byłeś harcerzem, czy nie byłeś harcerzem. Często w ogóle właśnie jeździli, nawet bardzo, bardziej niż często, jeździły osoby, które w ogóle harcerzami nie były. Jakby ja się też wpisywałem trochę w ten kod, bo byłem po prostu za mały na bycie harcerzem w tamtym okresie. Ale pozwolono mi jeździć na obozy, więc to też było dla mnie coś wyjątkowego, super. Jak ty tam się w ogóle dostałeś, to nie wiem. Teraz odblokujmy sobie tylko trzeci budynek do behemotów, żeby nasza gospodarka eksplodowała po prostu od ilości, którą będziemy rekrutowali codziennie. Czy raz w tygodniu, przepraszam. Smoki kilka. Mech, tylko orki stracę. Tu jest czysto, dobrze. Jakieś tepe tutaj poproszę ładne. Mamy cię, misiu. Więc zacząłem wtedy jeździć na obozy harcerskie i to jakby był taki dosyć mocny kamień milowy w kontekście w ogóle mojej takiej jakby znajomości z harcerstwem, bo ja stopniowo odsuwałem się od struktur harcerskich na rzecz obozów. To też w jakiś sposób mnie ukształtowało. Więc pierwszy oboz harcerski, ja miałem wtedy, to były chyba moje wakacje z zerówki na pierwszą podstawówkę, jeśli się nie mylę. Ja dojechałem tylko na tydzień na obóz. Obóz chyba sam trwał 2 tygodnie. Ja dojechałem chyba tylko na tydzień do mojego właśnie starszego brata wtedy tam i jego tego znajomego. Czy nawet to było, wiecie, 5 dni, bo to było coś takiego, że moi rodzice przyjechali w połowie tam do brata i ja tam zostałem i coś takiego, tak to mniej więcej wyglądało. Więc mówię, to taka dosyć dla mnie ważny taki moment mojego życia, jeżeli chodzi o to, bo tak pierwszy raz w sumie byłem sam poza domem, oczywiście ze starszym bratem, ale wiecie, no, propsik się troszeczkę należał wtedy, nie? Więc to było dla mnie bardzo ważne, tak osobiście. I pamiętam, że dosyć dobrze to zniosłem. Bardzo mi się podobał ten cały taki, wiecie, duch rywalizacji i tak dalej. To był bardzo strasznie fajny klimat, który zawsze mi odpowiadał gdzieś tam w harcerstwie. W szczególności, że gdzieś tam w okolicy nas były inne obozy, więc cały czas tam było jakieś takie, wiecie, widmo kradnięcia banderek i w ogóle. To wtedy było dla mnie bardzo ważne. Ja nawet do dzisiaj jest dla mnie bardzo ważne, bo cały taki duch rywalizacji nie jest mi obcy zupełnie. Nie jestem jakimś jego wielkim fanem, ale bardziej lubię samą grozę i widmo tego ducha. Już napawało mnie naprawdę fajnymi emocjami. I niewątpliwie z takimi emocjami na pewno jakie to są moje pierwsze skojarzenia dotyczące właśnie ruchu harcerskiego. Czyli właśnie ten taki pozytywny dreszczyk emocji, o tak może powiem. I cóż dalej się działo z moją harcerską przygodą. Później było troszeczkę inaczej, bo ja się przeprowadziłem tutaj pod Warszawę i tutaj nie było jakby struktur harcerskich, znaczy były. Tylko, że ja mieszkałem jeszcze kawałek od miasteczka, w którym struktury były i to nie było takie proste, bo gdzieś tam moi rodzice pracowali w Warszawie i te dojazdy, no dojazdy musiałbym robić sam, co wiązało się tam może nie z czymś jakimś powiedzmy niemożliwym, ale z bardzo uciążliwym, bo chodziło tutaj oczywiście o różne tam przejazdy między miastami, autobusami, to też nie było takie powiedzmy oczywiste wtedy dla mnie i dosyć przyjemne, bo jeżdżenie powiedzmy tymi wszystkimi miejskimi PKS-ami to nigdy do przyjemnych rzeczy nie należy. Jeżeli zdarzyliście się z tym trybem życia, no to pewnie doskonale wiecie, o czym mówię, bo te PKS-y naprawdę do najprzyjemniejszych nie należą. O, tu jest Judgment Sword, fajnie. Czy ja mam w ogóle jakikolwiek przychód kryszteksów? Jeden natury, ja pierdzielę. Bądź tak dobry, zrób coś z tym. Nawet coś takiego zróbmy, bo to już aż porażka po prostu. Znaczy zielony dosyć hardo sobie tutaj folguje. Krak, hak cały. Sorryś. Tak, supportnij się do House Kilgore, czy może do Sandflash i coś tam sobie stąd weźmiemy? Sandflash coś możemy wziąć. Dużo wojska. Kogo bym chciał do armii? Szczerze mówiąc, nie wiem, orka? Nie będzie. Orka z Majorka. Dobra, weźmy orki do armii. Zajść tutaj. Dobra, żeby mi ten dziad nie odbijał znowu. Tutaj tak, chciałbym się dostać. Więc użyjemy jednych wrót wymiaru i potem postaramy się już nie używać czarów. O, 5-poziomowy czar. O to chodziło.
chyba nie się ruszą. Oni raczej morali mieć nie będą. Czy morale mieć nie będą, bo to się nie powinno odmieniać. No i co dalej? I jakby pierwszy mój kontakt w tym nowym miejscu to z harcerzami był taki, że właśnie pojechałem na obóz. Ja byłem wtedy z trzeciej na czwartą podstawówkę. Jak jechałem tutaj na obóz wtedy harcerski. Mój brat wtedy pojechał z harcerzami, ja pojechałem jako zoo, bo oni już tam mieli dosyć klarowne rozdzielenie. I jak się okazywało wtedy, tam bardzo powszechnym było, że masa osób jeździła na obozy harcerskie, nie będąc zupełnie w strukturach harcerskich. I to było coś dla mnie fajnego, bo poznałem tam na przykład przyjaciela, z którym do dzisiaj utrzymuję kontakt, tak? I później poznałem go w sytuacji, kiedy zdarzyliśmy się razem w gimnazjum, więc my już się wtedy znaliśmy, co było bardzo, nie ukrywam, bardzo miłym uczuciem. Hoskilgor wszystko jest. Hardgrim? Szczęście. Oddaj turę. Co było na pewno niewątpliwie bardzo przyjemnym dla mnie uczuciem jako dla tak młodej osoby wtedy, żeby mieć po prostu kumpla, którego już znam i tak dalej, w szczególności, że ja byłem w szkole w takiej mniejszej wiosce, więc coś takiego zawsze wiązało się z jakimiś tam propsikami w towarzystwie. Nie będzie, że to Hardgrim zatem. Przebadajmy sobie tutaj, co tu się znajduje jeszcze. Ten zamek mnie jeszcze interesuje. Jakieś tu siedliska behemotów, jakieś cyklopownie zaraz pobudujemy, a to na spokojnie. Ty zaś kolego, tutaj ten centrum byś wyczyścił, czyli Sunflash. Tutaj behemoty widzę, że zbudowane są. Jak będzie, że behemoty. Coś tam widzę, że za oknem mi zasuwa. Może nie musisz tak robić w gruncie rzeczy. Wystarczy chyba tak. A może być tak. Z tej strony go zaatakujmy. Niestety smok jak to smok. Będzie irytujący, czyli troszkę strat. Ale nie przejmujmy się tym za specjalnie. Możemy złajtować i po prostu cię zabić teraz. Oj, w zupełności damy radę. Trochę goblinków straty. Nie problem. I co? Tam już wtedy mi się zaczęło narodzić w głowie coś takiego, że bardzo dobrze spędzało mi się czas na różnych survivalowych zabawach. Dlatego właśnie mówiłem o tym, że harcerstwo cisnęło na mnie niemałe piętno, bo od tego okresu zacznie się u mnie taka w ogóle fascynacja survivalem i całą tego typu zabawą. Dlatego tutaj to niewątpliwie wielkie podziękowanie właśnie harcerstwu samemu, że w ogóle coś takiego we mnie się narodziło, bo później właśnie przez to narodzi mi się zajarka do ASG. Następny mój obóz harcerski skończył się niespodziewanie krótko. A może nie będzie ta plaga. Szanić to wojsko. Taką przewagę taką, że nie powinienem się w ogóle spinać teraz. Następny obóz zakończył się dla mnie bardzo szybko. To wspomnienie mam takie, że była praktycznie cały czas do dupy pogoda, ale tak do dupy, że sobie nawet sprawy nie zdaje się bardzo. Była paskudna praktycznie cały czas. Wiem, że mógłbym to bardziej wydajniej zrobić i pozakładać. Wiem. Szczerze mówiąc, nie chce mi się. Nawet powiem wam więcej, zrobię tak nawet. Wiem, że mógłbym pozakładać to innych bohaterów, tak. Wiem, ale mimo wszystko to robię. Czy mam jakikolwiek lepszy naszyjnik niż to, co noszę? Nie za specjalnie. Klepsydia do obejskiej godziny to zdecydowanie nie jest coś, co mnie interesuje. To też nie chce mi się nosić tego, ani przekładać to na jakiegoś innego bohatera. Dobra. No proszę, jak ładnie. I skończył się dla mnie wyjątkowo szybko następny obóz harcerski. Po tygodniu pamiętam, że jadłem takie kluchy, tam były jakieś dawane. I zatrułem się tymi kluchami. Prawie przez dwa dni chodziłem, tylko żygałem i srałem, o ile pamiętam. Mniej więcej tak miło mi się spędzało czas. I do tego wszystkiego bardzo źle znosiłem. Jakoś nie podobało mi się zupełnie, nie czułem klimatu tego obozu harcerskiego zupełnie. Pamiętam, że ja wtedy pojechałem jako zuch jeszcze raz, będąc w piątej albo w czwartej podstawówce. I pamiętam, że to był straszliwy błąd, bo okej, miałem kilku kumpli fajnych, chociaż już byłem wiekowo, mogłem być ponad zuchami, spokojnie. To nie wiem, czemu pojechałem wtedy jeszcze jako zuch. I to było strasznie słabe, bo pamiętam, że harcerze robili wtedy fajne rzeczy. Ja wiekowo byłem nawet starszy od kilku harcerzy, jeszcze wtedy pamiętam. A mimo wszystko jeszcze pojechałem jako zuch. Nie wiem, czy ja... Nie pamiętam do końca okoliczności, czy ja nie byłem umundurowany i ja nie mogłem pojechać. Nie pamiętam. Wybaczcie mi, zabijcie mnie, ale naprawdę nie pamiętam, z jakich podstaw wynikało fakt, że nie mogłem pojechać. Ale taka sytuacja miała miejsce. Tyle pamiętam. I pamiętam, że bardzo źle to zniosłem wtedy. Jako jeszcze taki młody chłopak, bo tam jeszcze jakiś mój kumpel był jeden, który się trochę ze mnie podśmiechiwał, że uhuhu, ty to jeszcze w zuchach siedzisz, a już w harcerzach. A on generalnie był strasznym frajerem, którego potem biłem w szkole i tak dalej, czy biłem. No, tak trochę.
I pamiętam, że strasznie źle to znosiłem, że on taki lamus i w ogóle, a ja jestem taki kurde koleś git i nie mogę być nawet, wiecie, w fajnej grupie, tylko jestem właśnie z jakimiś gałganami, dzieciakami. Nie wiem, tam też było kilku starszych fajnych chłopaków, z którymi do dzisiaj nawet mam kontakt, częścią przynajmniej. Idźmy, zadowolimy ten zamek. Cóż to jest? Saurok? Saurok. Okej. Okay. Przyjaciółko moja. O! Protection. Ładnie, ładnie. Co my tutaj jeszcze mamy? Zablokowanego behemota. No to tak zrobimy. Nie wiem, jakiś bladlaścik tutaj pofruje. No, behemot to w ogóle będzie troszkę zablokowany z tego co widzę. A to pozbędziemy się... Ej, behemota! Why not? O, blind. Sprytnie. Dobra, to behemota się robimy. I pamiętam, że to mnie dosyć mocno odrzuciło od harcerstwa. W międzyczasie, po tym obozie harcerskim, pamiętam, że dostałem informację, że w moim, jakby, już byłem troszkę starszy, ja wtedy już zacząłem chodzić na kółko szachowe, jeżeli się nie mylę, i pojawiła się właśnie opcja, że będę mógł dojeżdżać na właśnie sekcję harcerską, bo wtedy był problem, że generalnie gasły te sekcje dosyć mocno. Przynajmniej u mnie w okolicy. Nie wiem, jak u was tam się wydarzyło, ale u mnie te sekcje harcerskie dosyć wygasały. Pamiętam, że wtedy masa osób przychodziła, mówiła, tak, będę chodził i w ogóle, a jak przyszło tak co do czego, to w sumie mało osób chodziło i to było strasznie wkurzające, pamiętam. I pamiętam, że dosyć mocno wtedy właśnie poruszałem się między właśnie tą moją wioseczką a miastem, gdzie tam się działy ten... Gdzie miały miejsce zbiórki harcerskie i pamiętam, że no dosyć ciężko też to znosiłem z powodu przejazdów, bo raz, że jeździłem na kółko harcerskie, czy na zbiórki harcerskie, to dwa jeździłem jeszcze na kółko szachowe. I to w zasadzie było dosyć blisko siebie, ale na przestrzeni tygodnia składało się to naprawdę sporo wyjazdów, które były męczące. Ja byłem, mówię, wtedy w czwartej podstawówce, więc jakby... Chętnie lubiłem spędzać czas, nie wiem, na przykład grając w piłkę, albo gdzieś się ruszając, albo po prostu najzwyczajniej w świecie, nie robiąc takich rzeczy, bo one były trudne po prostu i męczące. To ciężko to znosiłem, pamiętam. Weź jakiś tu portalik szybki do jakiegoś hausteles, może coś tutaj widzę, że się znajduje zawsze wojska. Nie wiem, co jeszcze przeteleportujesz. A, zmęczony, no to zostań. I zaczęło mi się to harcerstwo stopniowo strasznie nudzić i przeżerać, bo mówię, kurde, no... wszyscy, ja cały dzień po prostu jestem w rozjazdach, dojazdach i tak dalej, męczę się jak nie wiadomo co, a nie wiem, tam połowa na przykład osób sobie nie przychodzi na zbiórki czy coś, bo mają to w pędzlu, bo mają trzy kroki do domu. I taka frustracja we mnie narastała, niewątpliwie. I to jakoś doprowadziło mnie do tego, że zrezygnowałem z aktywnego udziału w harcerstwie. Czy trochę żałuję tego? Aha, bo to zapomniałem. O Jezus Maria, ty miałeś sokoli wzrok, ty jeszcze jesteś ekspertem w tej dziedzinie, zapomniałem przecież. No tak, to może gdzieś się tutaj uciekać, no bo przecież... O Jezus Maria, to brązowy był na początek, faktycznie. Co się z brązowym stało, to ciekawe. Dobra, dajmy turę. Właśnie, jeżeli nie wiemy, co się stało z brązowym, to rzućmy czary i zaraz będzie... A ty nie masz magii powietrza? Ty masz? Wow, serio nie macie? A ty? Wow, jakie lamusy. Dobra. Gdzie macie bohaterów? Tu masz jedną brzydką mordę, tam masz drugi zamek. I tyle. Już niewiele nawet artefaktów zostało na mapie. Będziemy musieli zrobić coś takiego, że będziemy musieli zablokować wroga pod którymś z zamków i dopiero potem sobie podpompować się statystykami, poziomami, jaki to jest w ogóle granicznik na tej mapie. 30, panie kochany. To tutaj jeszcze... Chociaż nie wiem, czy ja zdobędę Kilgorem 30, tak szczerze mówiąc. Bo ta już mapa wygląda dosyć prosto na tym etapie, więc... Nie wiem, zobaczymy jeszcze. To jest odcinek weekendowy, więc i tak mogę sobie go na spokojnie... są dwa odcinki dzisiaj, więc się nie ma czym martwić. Serio? Sporo szkieletów? Polegał garnizon? Wielki? Wow. To propsy. Odblokujmy sobie tutaj wszystkie lokacje. Zaraz pomyślimy, co robimy dalej. Myślę, że... I czekajcie, i dokończę jeszcze tylko końcówkę całej historii, bo tak rozciągam tę historię, rozciągam i idzie to jak krowie z nosa. Więc może trochę przyspieszę. I mój powrót do harcerstwa, tak sobie mniej więcej datuję w główce. Był jeszcze ostatni podryk z harcerstwem. Pojechałem wtedy już... To już było gimnazjum. Chyba po mojej pierwszej albo po drugiej gimnazjum jeszcze pojechałem na jeden obóz harcerski. Ale to już pojechałem z moją kuzynką. Moja rodzina, część rodziny mojej pochodzi z województwa opolskiego. I już pojechałem wtedy, pamiętam, właśnie z nimi. To właśnie teraz przypomniałem. Tam w sumie mam dwa epizody jeszcze z harcerstwem. Bo właśnie u kuzynki wtedy tam byłem raz i oni mieli fajne, działające struktury harcerskie. To było z Głuchołaz? Chyba z Głuchołaz, jeżeli się nie mylę.
I u nich fajnie działały te struktury. Ja u nich byłem na NALU, czyli nieobozowej akcji letniej, coś tak ładnie nazywało. I tam byłem na NAL, to chyba trwał weekend czy coś takiego. Jak jakoś tak pamiętam, że pojechałem do ciotki, czy coś w tym stylu, jakaś taka historia była. Ja pamiętam, że byłem na tym NALU tylko. O, wszystkie mapy wody, jak fajnie. Weź to, odwieź to miejsce jeszcze. Dobra, masz zaawansowaną magię ognia. Pamiętam, że tam byłem tylko na tym NALU i tak mi się to spodobało, że namówiłem moich kumpli właśnie z tego, żebyśmy pojechali na obóz właśnie z tamtą grupą. Czas pokazał, że to była bardzo fajna decyzja, bo było tam masa fajnych osób i masa fajnych zdarzeń, więc tutaj akurat bardzo się cieszę, że wtedy na to pojechaliśmy. Jeszcze fajną ekipę pojechaliśmy, ale my już tam będąc w drugim gimnazjum byliśmy praktycznie jednymi z najstarszych. Jeszcze dwóch moich kumpli było takich dosyć powyrośniętych, więc w ogóle dużo ludzi uważało, że my jesteśmy jakieś, wiecie, że my jesteśmy w ogóle jakimiś starymi ludźmi. Ale nie, byliśmy w sumie tylko jakimś takim późnym gimnazjum, więc generalnie rzecz ujmując w głowie mieliśmy jeszcze gówno wtedy. Znaczy dalej trochę mamy po części, ale dobra, mniejsza większość, może już nie będę wchodził w taką polemikę głupkowatą z samym sobą. I co? I wtedy jeszcze... No, i tam byliśmy na mój cały dwutygodniowy obóz, jeżeli się nie mylę. To było... O Jezus Mary, gdzie ten obóz miał miejsce? Zabij mnie, nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Gdzie wy macie zamki w ogóle? Wola Boga, ja to jestem w ogóle w dupie, że tak powiem. Weź mnie portuj gdzieś tutaj bliżej może. O, proszę bardzo. Można. Cześć. Terek Grozny. Dojeżdżamy cię. Ale armia. Patrzcie go, jaki kozak. Znowu teren tutaj. Nie powinno być tak, że nie powinno być terenem czasami? Nie wiem. W razie slow niech poleci. I ty jesteś jakimś trochę frajerem z tego, co widzę. Dobra, złejty. Tego wojska macie, nie powiem. No nie, że się jakoś sram. Cwaniaczku. To było mądre. Czy ja w pierdolu nie dostanę zaraz? Kogo trzeba zboostować? No to jest pytanie. Ciebie na pewno. Tylko, że teraz musisz się zdefendować niestety. Zabierz kontratak. Dobra, wlatuj. Ten poleci teraz. Po mnie. Kurde, to przegrać mogę. Dosyć łatwo. Chociaż cholera wie. Jeżeli wygram, to z dużymi stratami. Odporność na wodę. O, serio? Ja tym hejście biję jak źli. Slow. Atakuj. Mam dużo lepszego bohatera, to jest moja jedyna przewaga w sumie. Dobra. Czy mogłem sam się zhejstować, tak szczerze mówiąc. Przywal temu głupkowi. Temu głupkowi przywalaj, dobrze. Ty pozbądź się jego. Dobrze. Teraz. Jak już macie slowa, to ja chcę hejsta. Tu akurat wait, ale tu zabij. Tu akurat wait, ale tu zabij. Dobra, mordujemy dalej. Dobrze, że sobie dałem waita, bo mogę teraz zrobić tak. I tak. No, ciężka bitwa. Brązowy pokonany. Bardzo dobrze. I jeszcze jutro rekrutujemy. No więc tak zrobimy, a co? Więc zostaje nam jeden zamek u wroga. A co do historii, bo pewnie jakiś finał byście jej może chcieli usłyszeć, nie? Finał jest taki, że na tym się zakończyła moja przygoda z harcerstwem. Po tamtym obozie nigdy więcej już praktycznie nie pojawiłem się w żadnych strukturach harcerskich. Czemu? Nie wiem sam. Nie było już zapału, kiedyś jeszcze z kumplem chcieliśmy odtwarzać struktury, ale jakoś nie mieliśmy już wtedy zapału, to już było w trzeciej gimnazjum, jeżeli się nie mylę. Ale nas już to chyba wtedy nie jarało za specjalnie i chyba wtedy podjęliśmy jakąś tam decyzję, że a w dupie z tym, co tam się będziemy już męczyli. I to się skończyła moja przygoda z harcerstwem. Aha, może jeszcze, bo te pytania mogą być. Jakim, bo mówiłem, że w ZHP żyłem na początek. Wszystkie późniejsze historie moje były związane z ZHP już tylko i wyłącznie. Ja nigdy jakoś niespecjalnie, nie wiem, interesowałem się tymi podziałami. Wiem, że tam te podziały ponoć są i są nawet istotne dla wielu ludzi.
Ja tak za specjalnie się jakoś tym nie jarałem nigdy, bo gdzieś tam myślę, że wychodzimy z całkiem słusznego założenia, że w gruncie rzeczy co za różnica, nie wiem, chcesz chodzić do harcerstwa, to se chodzisz, a czy to się nazywa R czy P, tam wiem, że oni mają jakieś polityczne zaszłości między sobą, to też może nie będę za głęboko wchodził w ten temat, w każdym razie, czekajcie, czy ja nie miałem misji czasami o Księgę Magii Ognia, żeby dostać behemoty potem za to? No właśnie, dokładnie pamiętam już. Ale to już jest akurat pierdoła, którą nie może, nawet możemy się nie przejmować już teraz. Więc później już wszędzie byłem w ZHP i to jest w zasadzie mój koniec historii, jeżeli chodzi o harcerstwo. Jeśli chodzi o scenariusz, moi drodzy, bo tak, bo... gdzie ty jesteś? Pokaż się jeszcze szybciutko, tylko żebym się nie musiał męczyć. To proszę, tu jakiś szybki portalik, tu. Tak, jak widzicie, zostaje Jabarkas i ten Dragon Spire i to jest ostatni zamek. Więc ja chętnie poczyszczę sobie mapę, pozbieram sobie expy, to zrobiłbym wszystko poza wizją na najlepiej. Pozbieram, widzicie, to są wszystkie te boosty. Podpompujemy z tego Kilgora, bo w gruncie rzeczy czemu nie, na ostatnią misję. Pozbieram sobie te wszystkie piramidki, które się tu znajdują. W lochu coś jeszcze muszę robić? Nie muszę. A tutaj ustawimy jakiegoś bohatera jednego czujkowego, który będzie tego pilnował i tyle. Ja sobie to wszystko zrobię już poza kamerą i zobaczymy się już w następnym odcinku, więc co? Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, więc ja bym inaczej byście wy. A to był Heroes 3, Armageddon's Blade. Festiwal życia. Widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.